hałas taki. Przyszły nowe przedszkolaki. Mały Olek się buntuje, Ala z mamą dyskutuje. Alaś nie chce, Paweł krzyczy, płacze Daria. Mamo, mamo, nie te dobrze w kona. Oczach? W oczach błyszczą łez kropelki, wszędzie słychać lament wielki. Mamo, nie chcę zostać sama, gdzie jest moja mama, gdzie jest moja mama? Pani dwoi się i troi, by maluchy uspokoić. Głaszcza główki i wyciera małe oczka, nawet komuś dała smaczka. Potem wszystkie utuliła i kołderką je przykryła. I tak było przez dni kilka, aż nastała ważna chwilka. Panie dzieci przekonały, że je bardzo pokochały i ucichły wszystkie smutki, za to wszędzie słychać nutki. Oh!
więc przychodzi do przedszkola, żeby się nauczyć wiele. Tutaj zawsze jest wesele i tu są tańce i rytmika, komputery i spacery. Bo gdy człowiek ma 5 lat, wtedy chce poznawać świat. Więc zadaje setki pytań, szuka na nie odpowiedzi i zajęcia pilnie śledzi. Czasem trochę się krępuje, ale pięknie występuje. Na konkursach i przeglądach każdy chętnie go ogląda. Bo gdy ktoś już ma 5 lat, bo to zna całkiem dobrze świat. Thank you.
pani codziennie do dzieci się śmieje i od rana dzieciom jest weselej. Chociaż od września czeka na nas szkoła, żal nam będzie wesołego przedszkola. Dziękujemy naszym paniom za wszystko. Za uściski, buziaki, spacery, litery. Za wycieczki, za spokój, za przeróżne zajęcia, za wielkie, ciepłe serduszko, a resztę powiemy paniom na uszko. Dziękujemy pani Kasi za to, że uczy nas o lepszym świecie i aniołach, choć nam do nich daleko, gdy skaczemy po stołach. Dziękujemy pani Ani za to, że jest cierpliwa, kiedy męczy nasze języki i namawia buzię do logopedycznej gimnastyki. No i jeszcze za to, że tak dziennie to znosi, że ktoś zeszytu na zajęcia nie przynosi. Dziękujemy za wszystkie kolory, farb, pastyli i tęczy, za artystyczną atmosferę i cierpliwości wiele. Dzięki pani Dorocie liczyć umiemy 1, 2, 3, kolory znamy i od blue zaczynamy. Przywitać się też umiemy i jak podziękować po angielsku wiemy. Thank you very much. Dziękujemy wszystkim naszym paniom za to, że zajmują się nami przy aromacie porannej kawy, skoro są do zabawy. I za to, że nie jest nam nudno do późnego popołudnia. Dziękujemy pani Gosi za to, że porządku pilnuje, za to, że ciepło się do nas uśmiecha i wita nas daleka. Dziękujemy pani kucharkom i pani Ireni za to, że przed świtem przychodziły i śniadanka nam robiły. Oj, nieraz zatęsknimy do ciasta, sałatek, klopsików, surówek i innych smakołyków. Dziękujemy naszym rodzicom za to, że... Zawsze? Za to, że zawsze są z nami i za to, że... Bardzo nas kochają. I za to, że bardzo nas kochają i o wszystkim pamiętają. Przesuwamy się jeszcze. Przesuńcie się. Chodźmy.
chociaż jasno słońce świeci, trochę smutne są dziś dzieci. Czas uścisnąć sobie ręce i pożegnać najgoręcej. Miło było razem z wami bawić się tu zabawkami. Teraz czeka na was szkoła, dzielnym głosem dzwonek woła. Do widzenia, niech obce wam nie będzie. Dni spędzone w przedszkolu, wspominajcie mile wszędzie. Dziękuję. To jeszcze ma Misia, Misio. Tutaj Maria, Michasia. Tu jeszcze. Karol. Wszyscy mają? Dziękujemy. Tylko na to zakończenie wam bardzo serdecznie dziękuję za pięknie przygotowany program. Mam tylko jedno pytanie, bo troszeczkę w tym programie się pogubiłam. Była piosenka, że nie chcecie iść do szkoły. Tu było z takim głośnym tupaniem, aż chyba przechodnie nas słyszeli. A później był ten piękny, zatańczony polonez, który zawsze oznacza koniec, zakończenie, odejście. To odchodzicie, czy nie? Drodzy rodzice, dzieci przychodząc, będąc trzylatkami, same zaznaczyły, że mają podusie, mają kocyki i co niektóre dzieci płaczą. Ja nie będę dzisiaj pokazywała palcem, kto. My sobie to zachowamy w pamięci. Dzisiaj odchodzą, bo są przygotowane. Oddaliście w nasze ręce nieoszlifowane diamenty, a dzisiaj sami widzicie. Nawet jeżeli byśmy chcieli zostawić te diamenty, to nie możemy, bo one są już gotowe do pójścia do szkoły. Dzieci drogie, o was się nie boję w szkole, bo wy sobie dacie radę. Boję się o waszych rodziców. I dlatego, korzystając z okazji, że tutaj jestem i pani Dorotka, i pani Bożenka, i pani Małgosia dała mi głos, to życzę wam naprawdę udanych wakacji i szczęśliwego rozpoczęcia roku szkolnego. Trzymam za was kciuki, dacie radę, na pewno stawicie godnie wyzwaniom, a wam życzę nowych koleżanek i kolegów, co niektórzy to daleko od nas nie odejdą, bo będą za niedzą, także będziemy ich odwiedzać, a oni pewnie nas. Także do zobaczenia rodzice i powodzenia w szkole. Kroczek do przodu, żeby pani widziała, kogo pani wyczyta, ta osoba wyczyta. Proszę. Macie już przygotowane zdjęcia do legitymacji. Wszystkiego najlepszego. Sam szósty w szkole. Proszę. O, pani. Pan dostał? Mikołaj? Co się stało, Alusia? Tak, Błażej, do dobrego. To proszę. Dostał, proszę, Adasiu. Panielka, to jest tak? Wszystko muszę, zobacz, muszę. Wszystko. Adasiu. Dawid,
proszę. Zapraszamy do siebie Anastazję Banaś. Bardzo proszę. Gratulujemy. Alicja Dąbkowska. I zostawię tu na Stusiu, tak? Wszystko razem dziękuję. Bardzo proszę, gratulujemy. Marika Gołęcka. Proszę Państwa. Proszę. Gratulujemy. Paweł Budek. Alicja Garbacz. Bardzo proszę. Gratulujemy. Dziękujemy. Mikołaj Gąsiarowski. Bardzo proszę. Gratulujemy. Szymon Gryżbałcz. Proszę, proszę. Gratulujemy. Olivia Grzegorczyk. Krystian Kiczek. Julia Kopin. Nikola Kornek. Antoni Miros. Maria Piekarska. Bardzo proszę. Gratulujemy. Błażej Przyborowicz. Bardzo proszę. Gratulujemy. Nikola Radziewicz. Adam Robiak. Aleksander Soczyński. Aniela Szostek. Hubert Zawruk. Maciej Wiśniewski. Bardzo proszę. Gratulujemy. Adam Wtulik. Dawid Wyrzykowski. Tobiasz Dunek. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
powodzenia, warunków dla rozwoju dzieci. Dzięki bardzo. Pięknie. Hubert, Nikolka i Krystian. Wyszliście. Widzicie to trójki? No to witam w trójce. Ja też.